Jakie są przyczyny raka trzustki? Rak trzustki budzi duże emocje i zainteresowanie, ponieważ zwykle nie daje żadnych objawów aż do momentu, kiedy jest już mocno zaawansowany, a przez to też niezwykle trudny do leczenia. Nic dziwnego, że ludzie szukają informacji na temat jego przyczyn, a więc i możliwych sposobów zapobiegania. Niestety, wiedza naukowa na ten temat jest wciąż ograniczona. Aktualnie przyczyny raka trzustki są nieznane. Przyjmuje się, że większość raków trzustki nie jest związana z żadnym czynnikiem ryzyka, jednak dla pozostałych przypadków zidentyfikowano pewne takie czynniki. Zwiększają one ryzyko wystąpienia raka, ale nie są konieczne, ani wystarczające do spowodowania raka. Czynnik ryzyka nie stanowi sam w sobie przyczyny choroby. Niektóre osoby, u których występują czynniki ryzyka, nigdy nie zachorują na raka trzustki, natomiast inne, u których nie występuje żaden z czynników ryzyka, zachorują. Czytamy w eksperckim poradniku na temat raka trzustki dla chorych i ich rodzin, wydanym przez Anti-Cancer Fund, jakie są potencjalne czynniki ryzyka rozwoju raka trzustki. Eksperci z renomowanego towarzystwa mówią, że do głównych czynników ryzyka zaliczają m.in. geny. Stwierdzono, że pewne mutacje genetyczne wiążą się z występowaniem raka trzustki, na przykład mutacje genów KRAS-i CDKN2. Ryzyko zwiększają też niektóre dziedziczne zespoły genetyczne, takie jak na przykład zespół Peutz-Jeghersa czy zespół FMMM. Posiadanie krewnego chorującego na raka trzustki również zwiększa ryzyko. Ale szacuje się, że tylko od 5 do 10% przypadków raka trzustki może mieć charakter rodzinny. Palenie tytoniu. Stwierdzono, że 25% pacjentów z rakiem trzustki jest lub było długoletnimi palaczami tytoniu. Palenie jest groźne zwłaszcza u osób z wymienionymi wyżej predyspozycjami genetycznymi. Wiek, ryzyko zachorowania na raka trzustki, podobnie jak w przypadku większości innych nowotworów, rośnie z wiekiem. Rak trzustki rozpoznawany jest najczęściej między 60. a 80. rokiem życia. Otyłość. Stwierdzono też, że ryzyko wystąpienia raka trzustki może nieznacznie wzrastać wraz ze wzrostem wskaźnika masy ciała, BMI. Przewlekłe zapalenie trzustki, zwłaszcza trwające przez kilka dziesięcioleci, istotnie zwiększa ryzyko wystąpienia raka trzustki. Alkohol i mięso. Podejrzewa się, że alkoholizm i spożywanie dużych ilości czerwonego mięsa oraz produktów mięsnych wiążą się z podwyższonym ryzykiem zachorowania na raka trzustki, ale dowody na to nie są wciąż jednoznaczne. Czy są badania, za pomocą których można wcześniej wykryć raka trzustki? W przypadku niektórych nowotworów dysponujemy takimi możliwościami diagnostycznymi, że, przy założeniu, iż badaniom poddawałyby się całe populacje, można by zredukować do niemal zera, lub zdecydowanie ograniczyć występowanie tych chorób. Takimi badaniami są oferowane dlatego w screeningach, cytologia oraz kolonoskopia. Obydwie te metody diagnostyczne pozwalają na wykrycie zmian jeszcze przedrakowych, w pierwszym przypadku raka szyjki macicy, w drugim raka jelita grubego. Ponieważ wykrywane są w nich zmiany,
które dopiero mogą się przekształcić w nowotwór. Ich leczenie nie dopuszcza do rozwoju raka. Niestety, nie jest tak w przypadku raka trzustki. Nie powstało tego rodzaju narzędzie diagnostyczne. Wczesne stadium i zmiany przedrakowe w przebiegu raka trzustki nie wywołują objawów. Z tego powodu wczesne wykrycie raka trzustki jest trudne i dochodzi do niego rzadko, czytamy w poradniku. Jednakże u pacjentów, u których występuje którykolwiek z wymienionych wyżej dziedzicznych zespołów, zaleca się wykonywanie ultrasonografii endoskopowej, EUS, umożliwiającej wykrycie niewielkich zmian, oraz badań obrazowych metodą rezonansu magnetycznego, MRI, zalecają eksperci. Raka trzustki można podejrzewać na podstawie szeregu różnych możliwych objawów, do których należą m.in. utrata masy ciała, żółtaczka i ból brzucha czy pleców. Objawy te mogą jednak być skutkiem również wielu innych chorób. Lekarze rekomendują też regularne, coroczne badanie brzucha za pomocą ultrasonografu, które pozwala na wykrycie wielu patologicznych zmian w jamie brzusznej, w niektórych przypadkach także raka trzustki. Przedstawione w cytowanym poradniku informacje dotyczą najczęściej występującego typu raka trzustki, nazywanego gruczołakorakiem trzustki. WIK, Zdrowie, PAP, PL.